Opowiemy o wizycie marszałka w szpitalu, o drogach finansowanych z nadleśnictwa Lutówko i o zakończeniu działalności rodzinnego domu dziecka. Ale nasz program rozpoczniemy od budżetu powiatu na 2023 rok. Stwierdzam, że głosowało 17 radnych, za podjęciem projektu uchwały było 13 radnych, przeciw jedna osoba i wstrzymały się 3 osoby. Lucyna Grabiec, witam w telewizji regionalnej Kraina TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń grudnia w powiecie sępoleńskim. Można powiedzieć, że to była historyczna sesja Rady Powiatu Sępoleńskiego, a przynajmniej w tej kadencji. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Rada uchwaliła budżet na 2023 rok. I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wraz z tym budżetem kończy się w powiecie sępoleńskim trwający niemal 7 lat program naprawczy finansów. Zobaczcie, co to oznacza dla naszego powiatu. Dochody budżetowe planuje się w wysokości 80 091 803 zł 2 grosze. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 87 155 929 zł 2 grosze. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18 723 000 626 zł i stanowią 21,48% wydatków ogółem. Powiem tylko ogólnie, że w tej kwocie 18 723 626 zł, 200 tysięcy to jest kwota, będzie sfinansowana ze środków powiatu, 2 064 126 zł to będzie z przychodów z obligacji, 200 tysięcy to jest dotacja z gmin, 16 150 tysięcy to są środki z Polskiego Ładu, 109 500 zł to są środki z PFRON-u i są to środki unijne. Odnoszę wrażenie, że te wydatki, jak to się zwykle tworzy budżet, nie są zbyt pocięte, że one mogą odpowiadać rzeczywistości wykonania tych wydatków w roku 2023, a tutaj no to co, o czym już wszyscy mówili, więc nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że oszczędności trzeba szukać. Ale na to, na co wskazałem wcześniej, zwiększony udział w PIT-cie, oszczędności w wynagrodzeniach i zwiększona nadwyżka roku 2002, a uważam, że szanse na to są duże, powinna pozwolić na nie branie kredytu bądź nie emitowanie obligacji i wykonanie głównych zadań inwestycyjnych i zakończenie, powiedzmy, roku z deficytem poniżej 5 milionów. W związku z tym przy wielu wątpliwościach poprę ten budżet, mając nadzieję, że przewidywania nie są zbyt wygórowane i się spełnią. Dziękuję Państwu za uwagę. Jest to dobrze przygotowany budżet, jak Pani Skarbnik wspomniała, przede wszystkim bezpiecznym. Czy ten kredyt weźmiemy, czy nie weźmiemy, zobaczymy w trakcie roku, jak będzie wyglądała sytuacja i o tym też wspólnie przecież zadecydujemy. Teraz zapraszam wszystkich Państwa do głosowania. Poproszę o tabelę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały budżetowej, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo, proszę o tabelę wyników. Dziękuję bardzo, stwierdzam, że głosowało 17 radnych, za podjęciem projektu uchwały było 13 radnych, przeciw jedna osoba i wstrzymały się 3 osoby. Bardzo Państwu dziękuję. I mimo tego wszystkiego, że tak jak powiedziałem wcześniej, ten w trakcie trwania programów i innych trudnych budżetów zarząd, jak i rada podejmowała decyzje trudne, ale ważne i myślę, że
no nie wszyscy byli zadowoleni, natomiast robimy to wszystko w miarę swoich możliwości i jeszcze raz dziękuję Radzie za przegłosowanie tego budżetu, dyrektorom i wszystkim pracownikom za wyrozumiałość. Nie pierwszy raz to jest przy konstruowaniu budżetu, ale w trakcie, jak sami wiecie, że robimy wiele przesunięć, zmian, nieraz na wczoraj, ale no nieraz są wymagania różne te sytuacje. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. I myślę, że jeżeli nic się złego nie wydarzy, uda nam się wiele rzeczy zrobić w przyszłorocznym budżecie, tak jak planowaliśmy, i to, co uda nam się pozyskać w trakcie, to co powiedział Pan Przewodniczący, bo może się pokażą projekty jedne, drugi, trzeci, dzisiaj tego nie wiemy, dzisiaj nie możemy wielu rzeczy uwzględnić. Natomiast na pewno w tych kwestiach, o których tutaj mówiliśmy, na pewno się nie poddamy i będziemy chcieli coś zrealizować. Dziękuję bardzo. Zostajemy jeszcze na chwilę na sesji Rady Powiatu, a to za sprawą uchwały o likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie. Ta instytucja, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przestaje istnieć z dniem 1 stycznia. A ostatnia sesja w tym roku była doskonałą okazją do podziękowań. Powiem tak, czy to była miła, była uroczystość? Tak, była uroczystość, bo podziękowaliśmy tak Państwu Kaproń za te 11 lat pracy w tym rodzinnym domu dziecka, ale natomiast dla nas to nie jest miły akcent, ponieważ kończy się coś dobrego, tak, dla naszego środowiska, dla naszego powiatu sępolińskiego. Niemniej bardzo dziękujemy Państwu Kaproń za to, co zrobili dla dzieci potrzebujących w danej chwili, w danym czasie tej pomocy, i dla nas również było to też duże doświadczenie i dobra, bardzo dobra współpraca. I za to wszystko podziękowaliśmy jako Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, na tej sesji ostatniej w tym roku za to, co zrobili, jeszcze raz powtórzę, bardzo dobrą robotę, przepraszam za określenie, na rzecz dzieci potrzebujących z terenu naszego powiatu i nie tylko, tak, bo też były to dzieci spoza powiatu. Panie starosto, to chyba najważniejsze pytanie to te dotyczące wychowanków, dotyczące dzieci, które tam przebywały. Jak powiedziałem na początku, to nie była niespodzianka. Wiadomo było, że ten dom dziecka przestanie funkcjonować już od ładnych paru miesięcy. Zatem, jak rozumiem, był czas, żeby tym dzieciom, które tam przebywały, znaleźć nowy dom. Rozumiem, że tak się stało. Tak, tak. To już pan dyrektor Mieczysław Kaproń zgłaszał rok temu, że chciałby z dniem właśnie 1 stycznia 2023 roku zamknąć działalność swoją i stąd ta uchwała. I my, wiedząc o tym, przygotowaliśmy się już do tego. Także tak jak pan wspomniał, wszystkie dzieci mieszkające w tym rodzinnym domu dziecka w Owenie znalazły nowy dom. A teraz w naszym programie przenosimy się do Szpitala Powiatowego w Więcborku, który od kilku tygodni może pochwalić się świeżo wyremontowanym oddziałem wewnętrznym. Jego remont został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Stąd właśnie wizyta w szpitalu marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Marszałek dokonał symbolicznego otwarcia interny i, korzystając z okazji, rozdał także mikołajkowe prezenty najmłodszym mieszkańcom powiatu. Kilka tygodni temu przyjęliśmy do nas pacjentkę lat 92, mieszkankę Więcborka, niesamowicie sprawną intelektualnie, nawierzając na nasz oddział na wózeczku z takim młodzieńczym błyskiem wokół łap. Panie marszałku, i wszyscy ci Państwo, którzy byliście zaangażowani w projektowanie, finansowanie oraz wreszcie wykonanie tego projektu, jakim była rozbudowa i remont naszego oddziału, chciałbym to skromne, ale szczere wow Państwu przekazać w tym momencie. Jako podziękowanie nasze, czyli pracowników, a przede wszystkim pacjentów, którym warunki pobytu z pewnością na naszym oddziale się diametralnie poprawiły. Mam świadomość tego, że ocena funkcjonowania tego oddziału z naszej strony nigdy nie będzie obiektywna. Jest po pierwsze subiektywna. Wynika to z tego, że nasz poziom zaangażowania emocjonalnego jest niezwykle wysoki, tak uważam. A po drugie, mamy świadomość tego, że wiemy, jesteśmy od Państwa w tym sensie bogatsi, że wiemy, jak ten oddział wyglądał jeszcze kilka lat temu. Mam świadomość tego, że część z Państwa może jest u nas tu po raz pierwszy. Chciałbym Państwu pomóc. Chciałbym pomóc krótką anegdotą. Anegdota ma dwa plusy, ma jeden minus. Plusy ma takie, że jest prawdziwa i krótka. Minus jest taki, że jej treść jest może troszkę mało dyplomatyczna,
jak dotyczy toalety. Wiele lat temu, gdy byłem młodym lekarzem, pamiętam, trafiła do nas tak zwana polska Niemka z Berlina Zachodniego, które ubezpieczenie obejmowało przywiezienie do swojego macierzystego szpitala w Berlinie, gdzie gdy cokolwiek się gdziekolwiek wydarzy. No i przyjechał do nas niemiecki lekarz z ratownikiem, no i panu doktorowi po wielu godzinach podróży zaczęło się skorzystać z toalety. Jak państwo pewnie pamiętacie, toalety w kraju naszym kochanym w tamtym czasie to nie była najmocniejsza strona naszego państwa funkcjonowania. Ta, powiedziałbym, była taka typowa, czyli zamykana na haczyk z kilkucentymetrową szparą w drzwiach, z kafelkami w różnym odcieniu, w różnej szerokości kubą, a klucz całego urządzenia stanowił zbiornik z wodą, który był uruchamiany za pomocą łańcuszka, kilkakrotnie łatanego, z po raz kolejny urwaną rączką. Widzę, że część z państwa macha, kiwa głowami, czy byliście szczęśliwymi użytkownikami tego typu urządzeń. I wiecie państwo, my wiemy, że te sznureczek trzeba pociągnąć z odpowiednią siłą. Nie za mocno, za słabo, a w sam raz. Muszę państwu powiedzieć, jak zobaczyłem twarz tego pana doktora, który wyszedł z tej toalety, to tak wielkich, zdziwionych oczu już tutaj nigdy się nie spotkałem. A tak szybko ewakuowanego pacjenta z naszego działu to nigdy nie mieliśmy. Ja też, proszę państwa, od kilku lat się z tego śmieję, ale proszę mi wierzyć, jako młody lekarz, pamiętam też również poza tymi wielkimi oczami, to wielkie poczucie takiego zawstydzenia, pomieszanego z ciekłością, że musimy my i nasi pacjenci w takich warunkach przebywać. Jak państwo za chwilę zobaczycie, te warunki na szczęście uległy diametralnej zmianie. A tak wracając do tej spłuczki, to rzeczywiście tak było, że ta dźwignia, za którą się pociągało przez sznurek, ona podnosiła taki dzwon stalowy. Niesamowite, jak to te urządzenia były zorganizowane. Działało, prawda? To bym powiedział, komu to przeszkadzało. A tu państwo robicie rewolucję na miarę XXI wieku. Więc te historie, te anegdoty oczywiście są potrzebne, żebyśmy o nich sobie przypominali, ponieważ nie tak dawno jeszcze w tej rzeczywistości żyliśmy. Sądzę, że teraz, gdyby ten pacjent z Niemiec tutaj przyjechał, no, byłby szybciej może wyleczony, ale nie wiem, czy tak szybko by chciał odjechać, bo tu warunki naprawdę już niczym nie odstępują, tym, które spotykamy w zachodniej Europie. A o to chodzi. Właśnie w polityce spójności fundusze unijne służą temu, naszym państwie, aby przyspieszyć rozwój naszej ojczyzny. I myślę, że więc WORP jest jednym z licznych w naszym województwie przykładów, że rzeczywiście to działa. 3, 4, 3. Sporo w ostatnim czasie mówiliśmy o remontach dróg powiatowych w gminie Sępólno, dofinansowanych ze środków Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Lutówko. W sumie to prawie 4 km nowej nawierzchni, a ich remont zakończył się tuż przed świętami. Ponoć dwa razy nic się nie zdarza, a jednak na lewo las, na prawo las, majętność Skarbu Państwa, przez tenże las biegną piękne, odnowione odcinki dróg powiatowych, majętność samorządu, powiat sępoleński. Łącznie ponad 3,7 km odnowionych, zmodernizowanych, wyremontowanych dróg. Dość wspomnieć, że nawierzchnie gruntownie odnawiane były ostatni raz w 80. latach minionego stulecia, w czym osobiście uczestniczyłem, stojąc u progu swojej ścieżki zawodowej, i to był mój pierwszy raz. Drugi zaś to minione 5 tygodni, w ciągu których zrealizowaliśmy roboty będące przedmiotem dzisiejszego spotkania. Zatem zdarzyło mi się wejść do tej przysłowiowej drogowej rzeki dwa razy. Ponoć nic dwa razy się nie zdarza, a jednak. Ja chciałbym zwrócić uwagę na współpracę. To jest rzecz naprawdę bardzo ważna. Cofając się wstecz, takiego zrozumienia nie było jak przez ostatnie kilka lat. Sam jestem samorządowcem, 4 kadencje, radnym powiatowym i muszę wam powiedzieć, że z taką w cudzysłowie zazdrością patrzę na tych, którzy
na tych nadleśniczych, którzy dogadują się z samorządami i wspólnie z samorządem przecież powiatowym, gminnym, miejskim, różnie podejmują wspólną inicjatywę, która służy nam jako lasom do prowadzenia, tak jak powiedziałem, gospodarki leśnej, ale służy też lokalnej społeczności. I to jest ta wartość dodana, wartość, o której no, dzisiaj należy mówić i oby tak było dalej. Bardzo serdecznie Wam tu wszystkim Państwu dziękuję, lasom, wykonawcom, tak, i Panu Burmistrzowi również jako gmina i Panu Przewodniczącemu. Tutaj chciałbym też złożyć podziękowania, że zawsze współuczestniczą. My mamy, tak, że tak powiem, wypracowany jakiś tutaj, nie wiem, czy to dobrze powiedzieć, model takiej wzajemnej współpracy, nie tylko przy infrastrukturze drogowej, ale tematy powiatowe razem wspólnie siadamy do stołu. I to też miało miejsce tutaj w Nadleśnictwie Lutówką. Siedliśmy do stołu, rozmawialiśmy o problemie, o tym wszystkim. I to wzajemne zrozumienie i ta życzliwość jest bardzo ważna, istotna. Powiem tylko, byłbym nieskromny, gdybym powiedział, że przed nami jeszcze bardzo dużo zadań do zrealizowania. I także, panie dyrektorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Panie nadleśniczy, również dziękuję za tą współpracę. Także, cóż, ja tyle z mojej strony. Bardzo, bardzo dziękuję Wam. Raz, dwa, trzy. Udało się. Ostre, ostre, ostre. Dziękuję jeszcze raz. Mario, czy już wiesz, okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy już wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? I na koniec naszego programu relacja z wystawy stołów wigilijnych, która po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wróciła do kalendarza cyklicznych imprez przedświątecznych. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Kraina TV już w nowym 2023 roku. Idź nas od złego, czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna, że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz. Dziecko śpiące w twych ramionach.